Cześć dziewczyny. Dzisiaj strasznie się cieszę, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że zostaniecie do końca, bo jak w tych wszystkich bratnych YouTube'owych filmach, zwykle najlepsze zostawiamy na koniec. I ja też troszeczkę dzisiaj chcę tak zrobić, żeby utrzymać tutaj Was jak najdłużej, dlatego że na końcu chcę Wam pokazać kosmetyk, który zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Ja się trochę nie chcę niby na nim zachwycać, ale trochę chcę, więc to sobie zostawimy na sam koniec. Natomiast wiecie jak to jest, po tylu latach, już parunastu latach siedzenia w tych kosmetycznych tematach, testowaniu naprawdę chyba miliona rzeczy, robieniu jakichś własnych formulacji i tak dalej, ciężko jest mi znaleźć coś, co naprawdę tak bardzo, bardzo, bardzo mi się spodoba i zwykle jestem trochę wybredna, albo nie wiem, dużo kosmetyków jest też dla mnie jakimiś takimi odgrzewanymi kotletami troszkę, albo po prostu są naprawdę super i są ekstra, ale nie ma u mnie już jakiegoś takiego efektu wow, ciężko mi się na coś jakoś tak bardzo nakręcić, ciężko mi się czymś tak jakoś, nie wiem, zafascynować, jeśli chodzi o, szczególnie o pielęgnację chyba. Natomiast tutaj to się udało i jestem z tego powodu bardzo, bardzo dzisiaj podekscytowana i szczęśliwa. I mam nadzieję, że to szczęście też się Wam udzieli, ponieważ na końcu oczywiście mam dla Was rozdanie. Generalnie to bym bardzo chciała, żeby zawsze było tak, że jeśli ja coś testuję, to Wy też będziecie miały okazję to sprawdzić. Więc po to oczywiście możecie sobie przeskoczyć na koniec, jeśli nie chcecie dowiedzieć się, co być może będziecie mogły sprawdzić i co tak bardzo mi się spodobało, ale myślę, że pewnie w tym momencie jesteście już chociaż troszeczkę ciekawe. To będą trzy kosmetyki marki Inimini, to jest nasza polska marka, i więc taki zestaw, jaki ja Wam dzisiaj pokażę, też będziecie mogły przetestować same, jeśli zostaniecie oczywiście wybrane, wszystko na końcu. Inimini to jest, tak jak mówiłam, nasza polska marka, która stawia na kosmetyki dla wrażliwców. No i te składy są przygotowane właśnie pod tym kątem, żeby minimalizować ich jakiś drażniący potencjał, żeby wszystko było dla naszej skóry jak najbardziej bezpieczne, jak najmniej uczulające. Oni nie dodają na przykład substancji zapachowych. Wszystko tutaj jest tak dopięte na ostatni guzik. Jeśli chodzi o nasze polskie kosmetyki, to wydaje mi się, że pod tym względem to jest marka, która najbardziej tego pilnuje. Ale oczywiście oni zwracają też dużą uwagę na opakowania, tak żeby wszystko było jak najbardziej korzystne dla środowiska. Generalnie jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Tę markę możecie kojarzyć na przykład za ich krem z filtrem, który jest całkiem fajny. Chyba to jest jeden z bardziej popularnych produktów u nich, ale też całkiem fajne sera. Natomiast ostatnio wprowadzili do oferty trzy nowe kosmetyki, które zaraz Wam pokażę. I pierwszym, za który się zabrałam, był łagodny balsam do demakijażu. To jest taki produkt w formie olejowej. Ja ostatnio nagrywałam filmiki o tego typu kosmetykach, o tym, jak możemy się za nie zabrać, żeby działało jak najlepiej i jak do nich podejść. Natomiast ten jest naprawdę przyjemny. To jest też faktycznie jeden z fajniejszych tego typu produktów. Moim zdaniem to jest taki typ produktu, który trzeba lubić. Jeśli stosowałyście OCM i lubiłyście tą całą procedurę, to w wypadku tego typu rzeczy będzie Wam nawet wygodniej, ponieważ ten produkt akurat zawiera emulgator, który sprawia, że w kontakcie z wodą on sam się, jakby wiecie, zmywa, rozpuszcza i usuwanie go jest łatwiejsze, dzięki czemu też może dodatkowo łatwiej i bardziej skutecznie zmywać makijaż z naszej twarzy, niż zrobi to na przykład sam olejek. Natomiast nawet w przypadku tych produktów z emulgatorem, tak jak tutaj, ja lubię używać dodatkowo jakiejś ściereczki, która ten proces jeszcze takiego dokładniejszego wymywania na przykład tuszu między rzęsami, czy też właśnie zmywania makijażu oczu jeszcze usprawnia i bardzo takie ściereczki polecam. Natomiast faktycznie ten balsam tutaj u mnie z makijażem oczu radził sobie bardzo ładnie, to zawsze dla mnie jest taki największy test, bo generalnie jeśli chodzi o podkłady, nigdy nie mam problemów, ja też nie noszę takich mocnych, kryjących podkładów, które, nie wiem, są bardzo wodoodporne. Dla mnie też skończyły się już czasy Make-up Atelier Paris tego wodoodpornego, więc zwykle produkty tego typu u mnie z podkładami radzą sobie dobrze i tutaj też. Natomiast jeśli chodzi o wodoodporny makijaż, to nie robiłam testów z podkładem, ale robiłam z wodoodpornym eyelinerem, kredką i tuszem. I faktycznie tutaj ten produkt bardzo ładnie sobie z nim poradził i fajnie rozpuścił. Natomiast tak jak mówiłam, przydaje się ściereczka, no nie po prostu po to, żeby jakoś super
wzmocnić jego działanie, ale raczej usunąć jakoś resztki tego makijażu między rzęs i tutaj przy linii rzęs, jeśli chodzi o kredkę czy eyeliner. Skład jest bardzo ładny. Z takich rzeczy, które mnie może bardziej cieszą, to jest mąka owsiana, biała glinka. Białe glinki nieczęsto przewijają się w produktach tego typu, a to jest bardzo fajny i cenny dodatek. Skład jest generalnie bardzo ładny i prosty. Mamy tam troszeczkę ekstraktów, dużo roślinnych maseł, olejów. Wszystko jest skomponowane tak, żeby nie zapychało. Więc tak, to już jest taka rzecz, o której twórcy kosmetyków teraz myślą i to jest naprawdę super. A drugim produktem jest ten łagodny żel myjący, który znowu możemy na przykład używać po poprzedniku albo solo. W obu wersjach sprawdza się naprawdę bardzo fajnie. Ja też zmywałam nim makijaż i on też nie jest drażniący dla oczu. Natomiast ja jestem głównie fanką składu, ponieważ tutaj jest ekstrakt z czystka, który jest taką jedną z moich ulubionych roślin. Ale oprócz tego mamy też ekstrakt z mikroalg, mamy trehalozę, wodę morską, więc tak naprawdę choć ten skład jest stosunkowo krótki i taki dość prosty, nie ma tutaj jakiegoś potencjału dla podrażnień, no to dodano tutaj jeszcze cenne składniki, jeśli chodzi o tego rodzaju kosmetyk i on naprawdę jest bardzo, bardzo delikatny. On się bardzo delikatnie pieni, ale zupełnie nie przesusza skóry, nie zostawia takiego poczucia ściągnięcia, kiedy myjemy nim twarz. Też nie czujemy, że to będzie ten typ żelu, który naprawdę spowoduje u nas jakieś takie niefajne odwodnienie czy tego typu rzeczy. I oba te produkty razem sprawdzają się oczywiście super, ale tak jak mówiłam, zależnie od tego, jakie są potrzeby naszej skóry albo no, ewentualnie czego potrzebujemy, możemy wybrać albo jeden, albo drugi. Oba są naprawdę fajne, ale teraz przejdę do rzeczy, która absolutnie skradła moje serce. To do której byłam może taka najbardziej sceptyczna i spodziewałam się chyba tak naprawdę troszeczkę czegoś innego, bo teraz w momencie, kiedy azjatycka pielęgnacja zrobiła się taka popularna i wszelkiego typu esencje zrobiły się trochę modne, tego typu konsystencje są może bardziej popularne, spodziewałam się, że to będzie produkt może troszeczkę w tym stylu, a przynajmniej ten efekt nawilżenia, jaki mamy z jego pomocą uzyskiwać, będzie takim właśnie nawilżeniem, które uzyskujemy w wypadku esencji czy też tych azjatyckich toników, za którym ja osobiście tak bardzo nie przepadam, bo dla mnie on jest troszeczkę za bardzo oblepiający. Natomiast w wypadku tego toniku, to jest jogurtowy nawilżający tonik, zupełnie nic takiego się nie dzieje. To znaczy tak, nawilżenie oczywiście uzyskujemy, natomiast nie ma tutaj mowy o takiej glicerynowej lepkości, którą pewnie kojarzycie, którą ja też w trakcie moich wieloletnich kosmetycznych testów nieraz trafiłam. Tutaj ten tonik to jest naprawdę bardzo, bardzo mocno nawilżający produkt, ale zupełnie taki, nie wiem, wiecie, lekki, nieoblepiający, naprawdę szczególny. Muszę powiedzieć, że mnie to bardzo zaskoczyło, myślę, że to po mnie widać. Ja jakoś nie jestem generalnie fanką takich mleczno-jogurtowych produktów. One mi się kojarzą trochę z czasami dzieciństwa, kiedy może były jakoś bardziej popularne. Natomiast ten jest naprawdę świetny. Głównie ze względu na to nawilżenie, jakie uzyskujemy, ale też na ten efekt takiego ukojenia, uspokojenia cery, łagodzenia jakichś niedoskonałości. U mnie on działa na tyle fajnie, że za każdym razem, kiedy go nakładałam po myciu albo nie wiem, w ciągu dnia, gdzieś tak w ramach odświeżenia, jeśli nie nosiłam makijażu, to łapałam się na tym, że myślałam sobie, o, to właściwie mógłby być zastępca dla mojego kremu dziennego, serum, kremu na noc, czegokolwiek, bo on solo spisuje się naprawdę tak bardzo fajnie i działa tak dobrze. Przy tym ekspresowo się wchłania, tak jak mówiłam, nie zostawia żadnej nieprzyjemnej warstwy. Ta skóra jest uspokojona, jest nawilżona naprawdę bardzo, bardzo długi czas, praktycznie od rana, aby nie wiem, może gdzieś do połowy dnia, czy może nawet do samego wieczora, to też zależało mnie od tego, co tam akurat z tą skórą było. I to nawilżenie tak fajnie się utrzymywało.
pod makijaż sprawdza się genialnie, wszystko pięknie na nim leży, bo też długo, długo testowałam go właśnie solo, odpuściłam sobie jakieś kremy i inne tego typu moje ulubione wynalazki, chociaż ostatnio wróciłam do pielęgnacji olejami, to o tym też przy okazji jakiegoś innego filmu jeszcze Wam opowiem. Wróciłam do takich starych moich ulubionych produktów, do których mam dużo sentyment, natomiast zrobiłam sobie o nich przerwę właśnie dla tego produktu i jestem zachwycona. Jest naprawdę super, więc dziewczyny, jeśli jeszcze go nie próbowałyście, w ogóle o nim nie słyszałyście, a macie, nie wiem, na przykład suchą skórę, taką jak moja, to bardzo, bardzo Wam go polecam. Chociaż jestem pewna, że na mieszanej skórze też się sprawdzi. Nie wiem, jak byłoby ze skórą tłustą, natomiast tutaj też nie ma żadnego potencjału do zapychania, co jest super. I to jest jeden z tych produktów, który mnie naprawdę zaskoczył bardzo pozytywnie. Jest super ciekawy, ma piękny skład i też nie posiada żadnych substancji zapachowych. Pachnie tak, jak mógłby pachnieć właśnie taki naturalny, mleczno-jogurtowy tonik. I tutaj nie mamy żadnych chemicznych upiększaczy, więc ten zapach jest taki bardzo naturalny, dość subtelny. Nie ma w nim żadnej sztucznej nuty, co mi akurat się bardzo, bardzo podoba, bo ja nie jestem fanką jakichś takich upiększaczy, jeśli chodzi o zapachy. Wiadomo, lubię, jeśli coś przyjemnie pachnie, natomiast zawsze z tyłu głowy mam to, że jednak efektem tego są te nie ukrywajmy, średnio zdrowe dla nas zapachowe dodatki, więc bardzo się cieszę, że tutaj w wypadku tego toniku nie mamy z tym do czynienia i to jest naprawdę super. Design tych kosmetyków jest bardzo prosty. Ja myślę, że on odpowiada bardzo całej filozofii tej marki, składom i tak dalej. Natomiast ta buteleczka jest super, ona już bardzo dużo ze mną podróżowała, nic się jej nie dzieje i aplikator jest bardzo wydajny. Zdarza mi się nakładać ten produkt na dłonie i wsmarowywać w twarz jak serum. Zdarzało mi się też nakładać go na wacik i przecierać na przykład okolice oczu. On też jest bardzo fajny pod oczy. A jeśli chodzi o skład, to też mamy tutaj parę bardzo fajnych elementów. Oprócz na przykład skwalanu, który jest takim klasykiem, jest też woda kokosowa, która już nie jest takim częstym elementem, jeśli chodzi o kosmetyki. Mamy probiotyczny ferment, który też gdzieś tam w różnych kosmetykach się przewija. Natomiast tutaj to jest kosmetyczny ferment z mleka. Oprócz tego mamy ekstrakt z borówki brusznicy i to jest taka rzecz, która wydaje mi się odpowiada w największym stopniu za zawarte w tym toniku antyoksydanty. Poza tym oczywiście kwas hialuronowy, to jest taki kwas hialuronowy o malutkich cząsteczkach, dzięki czemu uzyskujemy ten fajny efekt nawilżenia. Poza tym ferment z owsa, tutaj mamy pełno aminokwasów, mikroelementów, taki bardzo też fajnie nawilżający element składu. I kłosowiec meksykański, który działa też na przykład bardzo silnie przeciwzapalnie, łagodząco, też delikatnie nawilżająco. To jest taka naprawdę bardzo fajna, właśnie mocno łagodząco nawilżająca formulacja, ale to nawilżenie jest naprawdę świetne, więc fajnie, że mogę Wam tutaj go pokazać. Ale jeszcze bardziej się cieszę, że Ini Mini było otwarte na rozdanie, więc procedura jest standardowa, już wiecie. Pytanie tutaj. Odpowiedzi wpisujecie w komentarzach, regulamin macie na dole. Na Wasze odpowiedzi czekam tydzień, przez tydzień od dzisiaj i po paru dniach wrzucę Wam tutaj zwycięzców w komentarzach, więc a później paczuszki wychodzą od marki i będziecie mogły się nimi cieszyć. Jestem strasznie ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia z tą marką, czy ją w ogóle znacie, czy nie, czy coś testowałyście, jeśli tak, czy się u Was sprawdziło, co możecie polecić ewentualnie, jeśli chcecie, podzielić się swoimi opiniami w komentarzach, będzie mi oczywiście bardzo, bardzo miło. Ja Wam dziękuję ślicznie za uwagę, do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym filmie całkiem niedługo. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko, pa, pa.